Dobry wieczór Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. No, media donoszą, że Patryk Vega kręci, a może już nawet nakręcił, tylko jeszcze nie było premiery, film o aferze podkarpackiej. To bardzo, bardzo ciekawa historia, ponieważ afera podkarpacka pokazuje bardzo wiele różnych, też nieładnych bardzo metod, jakie czasami stosują służby specjalne po to, żeby zdobyć informacje. Ja może trochę opowiem o tej sprawie, bo pewnie wszyscy Państwo pamiętacie. To jest sprawa Agencji Towarzyskiej, tak naprawdę zwykłego burdelu w Krośnie, który działał pod kamuflażem hotelu, którego właścicielami było dwóch Ukraińców, pan Aleks i pan Żenia. I ci dwaj, no nie bardzo chyba sympatyczni Ukraińcy, przez 17 lat prowadzili tą Agencję Towarzyską pod ochroną ówczesnego naczelnika Wydziału Centralnego Biura Śledczego w delegaturze CBŚ-u w Rzeszowie. No to oczywiście absolutny skandal, chociaż on ma oczywiście wiele różnych drugich i trzecich den chyba, o czym zresztą będę próbował powiedzieć Państwu, żebyście mogli zrozumieć, o co tu mogło chodzić, chociaż oczywiście sam tego wiem, no ale różne rzeczy podejrzewam. No więc ten pan Daniel, który był naczelnikiem Wydziału CBŚ w Rzeszowie, dogadał się z tymi dwoma Ukraińcami, że on będzie chronił ich biznes w zamian za świadczenia dla niego i jego kolegów, które były przede wszystkim, że mieli tam, że tak powiem, za darmo stosunki z pracującymi tam dziewczynami, że pili tam za darmo alkohole i pewnie mieli jeszcze jakiś uzysk informacyjny, no bo pewnie jakoś musiał te swoje wieloletnie kontakty legendować przed przełożonymi i kolegami. Zresztą nie wszystkimi musiał, bo oni zdaje się chętnie korzystali. Zresztą podobnie jak wielu polityków i urzędników wysokiego szczebla, nie tylko szczebla województwa podkarpackiego, ale również, jak słyszymy z mediów, no nie można wykluczyć również polityków z pierwszych stron gazet, bo mówiło się na przykład o tym, że marszałek Sejmu został tam nagrany. No właśnie, nagrany, dlatego że tu jest też taki wątek, że według ustaleń dziennikarzy śledczych, niektórych funkcjonariuszy, tam te wszystkie relacje, te wszystkie zdarzenia były nagrywane i cała ta sprawa została ujawniona w momencie, kiedy pan naczelnik CBŚ-u, pan Daniel, odchodził na emeryturę i siłą rzeczy ta jego krysza, którą dawał tym dwóm młodym, nie bardzo młodym, ale niesympatycznym Ukraińcom, no nie była już tak skuteczna. No w każdym bądź razie w 2016 roku, czy trochę nawet wcześniej, bo to takie sprawy nie dojrzewają tak od razu, jednak się funkcjonariusze różnych służb zaczęli tym interesować. Tym bardziej, że także przyszło, przynajmniej tak twierdzą plotki, przyszło też ostrzeżenie ze strony ukraińskiej. Mianowicie, że panowie Aleks i Żenia są powiązani z ukraińską mafią, a też i prawdopodobnie z ukraińskimi służbami specjalnymi, ponieważ wygląda na to, że jedna z ukraińskich służb ostrzegała, a druga korzystała z tych różnych materiałów, które pan Aleks i Żenia gromadzili w tej Agencji Towarzyskiej. No przyszło to ostrzeżenie i zostało, zdaje się, zbagatelizowane, no pewnie dzięki skuteczności działania pana naczelnika. Natomiast no jednak wcześniej czy później ta sprawa zaczęła dojrzewać i się w końcu wysypała, rozpoczęło się postępowanie karne. No i właśnie, postępowanie karne zakończyło się wyrokiem skazującym dla pana Aleksa i pana Żeni na 1,5 roku więzienia. Przy czym trzeba pamiętać, 1,5 roku więzienia to nie jest kara adekwatna dla osób, które zajmują się sutenerstwem i handlem żywym towarem, bo mniej więcej takie rzeczy ustalono w trakcie śledztwa, da? Więc to są niezwykle poważne przestępstwa i no, bardzo ciekawe byłoby uzasadnienie, dlaczego otrzymali tak niski wyrok, a ponieważ zaliczono im okres przebywania w areszcie, zostali właściwie wypuszczeni już na sali sądowej czy niedługo potem. No właśnie, do uzasadnienia niestety nie dotrzemy, bo jest tajne. Dlaczego uzasadnienie dotyczące sutenerów i zwykłych, wydawałoby się, przestępców jest tajne? No właśnie, no, być może kluczem do tego jest zarówno sposób działania pana Daniela, może kluczem do tego jest to ostrzeżenie od strony ukraińskich służb, może kluczem do tego jest obawa, że materiały, które były tam gromadzone, jednak trafiały czy do ukraińskiej mafii, czy do ukraińskiego wywiadu, a może i tu, bo to wcale nie jest przecież wykluczone. No i jeszcze z drugiej strony, no to, że pan naczelnik Wydziału w Cebosiu korzystał materialnie i rozrywkowo z tego miejsca, jeszcze nie znaczy, że przy okazji różne inne polskie służby nie podłączyły się do tego, no do tego być może kurnika, w którym kury znoszą złote jaja z punktu widzenia takich uzysków informacyjnych służb specjalnych. No, powiedziałbym, że to dosyć brudne metody. To są takie rzeczy, które właściwie są niedopuszczalne, bo miejmy świadomość, że być może niektóre z tych informacji były przydatne, tylko one były okupione właściwie cierpieniem no niewolnic, często nieletnich, które tam świadczyły usługi seksualne w tym hotelu rzekomym, a przecież bardzo wiele z nich nie robiło tego dobrowolnie. Nie można wykluczyć, że wszystkie, ale niektóre na pewno były pod bardzo ciężkim przymusem, pewnie uzależnione od narkotyków, a po wykorzystaniu były gdzieś tam sprzedawane jako niewolnice, de facto niewolnice na zachód Europy. No to jest takie przestępstwo, które jest bardzo starannie ścigane przez Straż Graniczną, więc jeżeli Straż Graniczna nie potrafiła sobie przez 17 lat z tym poradzić, no to tym bardziej możemy podejrzewać, że jakieś służby ten parasol ochronny rozstawiały. No właśnie, tam w tym agencji towarzyskiej byli nagrywani politycy, celebryci, policjanci, urzędnicy, więc wydaje się, że te materiały mogły także służyć szantażowi. Po prostu niektóre z tych osób albo musiały w jakiś sposób sprzyjać dysponentom, albo musiały na przykład wyhamować pewne swoje działania, na przykład właśnie skierowane na osoby, którym trafiły w ręce na przykład nagrania, czy przynajmniej wiedza o tym, co się działo w tym hotelu w Krośnie. I to jest taki bardzo przydatny materiał nacisku. Ja co prawda wcześniej mówiłem o tym, że te usługi seksualne to już jest coraz słabszy materiał nacisku, no ale jeżeli one są połączone no, po prostu z ewidentnym przestępstwem, jakim jest korzystanie z usług sutenerów, którzy właściwie zmuszają swoje podopieczne do usług seksualnych, robią z nich niewolnice, no to już jest na pewno materiał, który się nadaje do szantażu. Znowu, to jest oczywiście kompletnie nie nowe. Ja się zastanawiając, bo w jednym z poprzednich programów opowiadałem o tych wszystkich kwestiach szantażu na osobach, które korzystają na przykład z agencji towarzyskich. No, jednym z takich ciekawszych źródeł to jest oczywiście historia zanonimizowana przez Juliana Siemionowa, czyli radzieckiego pisarza, zresztą takiego, powiedziałbym, obyczajowego purysty. I on o tych powieści 17 mgnień wiosny, którą być może Państwo pamiętacie z serialu, pewnie młodsi nie pamiętają, zrobił tego agenta Sztyrlica, który był oficerem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a jednocześnie radzieckim agentem działającym pod przykryciem. No i tutaj, ale Julian Siemionow opowiadał o pewnych jego ustaleniach, które bardzo prawdopodobne są do tego, że rzeczywiście mają jakieś swoje źródło w rzeczywistości. I tutaj przeczytam Państwu fragment właśnie 17 mgnień wiosny, gdzie te ustalenia Sztyrlica są streszczone. Wytypował ze swojej kartoteki do tego salonu najbardziej nieeleganckie prostytutki Berlina, Monachium i Hamburga. Potem na polecenie Heydricha wyszukał ładne młode żony dyplomatów i wyższych oficerów, kobiety, które były zmęczone samotnością. Mężowie ich spędzali dni i noce na naradach, podróżowali po Niemczech, wyjeżdżali za granicę. Żony nudziły się. Żony pragnęły rozrywki. Znajdowały tę rozrywkę w salonie Kitty, gdzie zbierali się dyplomaci z Azji, Ameryki i Europy. Eksperci Wydziału Technicznego Służby Bezpieczeństwa w Rzeszy sprokurowali w tym salonie podwójne ściany i umieścili w nich aparaturę podsłuchową i aparaturę do wykonywania zdjęć. Werbunek szedł dwoma torami. Skompromitowani dyplomaci zaczęli pracować w Wydziale u Schellenberga, a skompromitowane żony wojskowych, różnych osobistości i działaczy III Rzeszy kierowano do resortu szefa gestapo Müllera. No właśnie, bardzo krótko opisany taki model, który można powiedzieć, że mógł mieć zastosowanie w tym hotelu w Krośnie. No dobrze, ale wróćmy do Patryka Vegi, bo to on miał być bohaterem tego mojego dzisiejszego programu. No, on nie ma dobrej reputacji wśród byłych oficerów służb specjalnych. Się uważa, że te jego filmy są wręcz obciachowe. Służby specjalne są właściwie pośmiewiskiem wśród ludzi, którzy rzeczywiście mieli do czynienia z działaniem służb wywiadowczych czy kontrwywiadowczych. No pewnie byli jacyś konsultanci, ale to za pieniądze i nie mają najlepszej reputacji w środowisku, chociażby z tego powodu. Chociaż ja bym powiedział, że ten film ma dwie zalety. Ma jedną zaletę taką, że właściwie dosyć dobrze oddaje taką schizofrenię, takie podwójne życie oficerów wywiadu na przykład, którzy bez przerwy muszą udać kogoś innego i płacą za to właściwie często bardzo ciężko ofiarami z życiu z rodzinnego, a także depresją, stresem, pewną niemożnością poradzenia sobie w różnych sytuacjach osobistych, życiowych. A druga uwaga, którą mi się wydaje dobrze przedstawił Patryk Vega w służbach specjalnych, to jednak jest to, że doświadczonych oficerów wywiadu nie da się zastąpić z dnia na dzień jakimiś, palantami ze Straży Miejskiej i że tego efektem są po prostu opłakane skutki, które zresztą prawdopodobnie w służbach doświadczamy i to właśnie przez byłych oficerów, funkcjonariuszy, strażników ze Straży Miejskiej, bo nawet o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tak powiem, w żargonie funkcjonariuszy mówi się Straż Miejska. No, tak powiedziałbym, w środowisku jakieś tam wsparcie dla Patryka Vegi i jego produkcji chyba jest uważane za zwykły obciach. Przepraszam, dostałem jakiegoś pilnego maila. A, ciekawe. Patryk Vega szuka statystów do swojego nowego filmu. O, casting jest dzisiaj wieczorem. Ale super. Gdzie tu jest jakiś fryzjer najbliżej? Muszę Państwu powiedzieć, muszę kończyć, przepraszam, dlatego że mam bardzo pilne, bardzo ważne spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Będę celebrytą, będę celebrytą, będę celebrytą.